Zapraszamy do Malta. Witam Was tutaj, cześć, czemu Abizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra. Dziś dokładnie omówię dla Was trzecią linię metra, która w tym mieście powstaje. I zobaczymy, jak wyglądają stacje i co ciekawego może się tu znajdować. Początek i najciekawsze rzeczy widzieliście już większe, ale po kolei. Zacznijmy od tego, gdzie stacja się zaczyna. Stacja pierwsza całej linii metra zaczyna się bezpośrednio w dzielnicy przemysłowej, gdzie widać, że ropa jest wydobywana. W tym miejscu mamy klasyczną stację na poziomie, dwa perony, jedno krawędzie z każdej strony, jedno wejście, mały parking przy wyjeździe i wszędzie oczywiście pełno ogrodzeń dookoła całej trasy, czyli torowiska, aby nikt nie wszedł przypadkiem nie dotknął trzeciej szyny. Następnie trasa stąd odcinkiem jednotorowym łączy się dalej w odcinek dwutorowy, gdzie wjeżdża później na nowoczesny i odjechany dosyć most. Most nad rzeką główną, która jest w tym mieście, przejeżdża ten pociąg bezpośrednio tym mostem na drugą stronę i na drugiej stronie mamy kolejny peron. Kolejne dwa perony, tak bym powiedział, bo to są perony dwukrawędziowe. Tu mamy aż cztery tory, bo są cztery krawędzie peronowe i tu pociągi odjeżdżają tak samo, te wszystkie takie same jak tam, czyli trzecia i czwarta linia metra stąd odjeżdża. Z tym, że tu jest trochę lekka inna różnica, mianowicie tutaj każdy z tych pociągów ma swój własny peron i z niego odjeżdżają pociągi. Przy okazji widać duże rozjazdy, bezpośrednio wszystkie odjeżdżające z jednego toru w jednym miejscu we wszystkich kierunkach, co jest niespotykane w świecie rzeczywistym. Co warto podkreślić, możemy zobaczyć, że sama stacja jest ustawiona na wiadukcie, czyli znajduje się nad ulicą, a na dole są przystanki tramwajowe czy dojście bezpośrednio do stacji kolejowej, która ma bypass bezpośrednio dla pociągu przejeżdżający przez nią. Natomiast nie dzisiaj o pociągach, a dziś o metrze. I w metrze mamy też jeszcze udogodnienie na tej stacji, a mianowicie na każdy z peronów mamy łącznie aż 4 ciągi schodów ruchomych, czyli łącznie aż 8, czyli po 2 ciągi schodów ruchomych na każdy peron do góry i do dołu. To jest duże udogodnienie dla pasażerów, a pomijając to wszystko, są też windy. Na jednym i drugim końcu peronu są windy. Przelećmy sobie dalej, żebyśmy zobaczyli, jak to wszystko wygląda na dalszym odcinku. Odcinek jednotorowy znowu nam się pojawia. Przejeżdżamy bezpośrednio przez cały przemysł rolniczy, który się w tym mieście znajduje, na odcinku z przejazdami bezpośrednio też przez ulicę, co jest nietypowe w metrze w tym mieście. Dalej, drugi odcinek jest dosyć podobny, przejeżdża też przez właśnie bezpośrednio sady i pola uprawne. Tak jak widzimy na załącznym blasku, pociągi na spokojnie przejeżdżają przez ten cały odcinek. Przejdźmy sobie do kolejnego odcinka, a mianowicie do kolejnej stacji. W tym miejscu mamy stację końcową bezpośrednio przy tej części miasta i właściwie przy tej części przemysłu. Wjazdy, jak zawsze, jest zrobione w przypadku pozostawienia bagażu na stacji metra. Są rozjazdy z jednej i z drugiej strony stacji, tak aby pociągi mogły wjechać na każdy z torów, każdy z peronów i żeby każda stacja mogła być końcowo. Dzięki temu nie będzie sytuacji, że całe metro, cały system jest wyłączony z powodu pozostawienia bagażu. Tutaj tylko i wyłącznie poszczególne stacje metra są wyłączone, chociaż i tak większość mimo wszystko NPC-tów nie zwraca uwagi na jakieś bomby czy inne problemy. Ale zwróćmy uwagę na typ stacji. Stacja jest taka sama jak ta poprzednia, pierwsza właściwie, którą widzieliśmy, czyli dwa perony, jedno krawędziowe, łącznie dwa tory. Tutaj jeden pociąg metra, linia M3 przejeżdża bez zatrzymywania, natomiast M4 się w tym miejscu zatrzyma, ale co warto chyba najbardziej podkreślić, to jest to, gdzie jest informacja pasażerska w tym miejscu zachowana. Zetknijmy sobie bezpośrednio na nią z peronu. Zwróćcie uwagę, że informacja pasażerska dla pociągów o bliższych odjazdach jest zlokalizowana bezpośrednio nad pociągami. Jest to unikatowe na skalę światową. Mało tego, jak widzicie, pasażerowie na spokojnie czekają, nawet jeżeli inne właśnie pociągi pospieszne, tak jak linia M3, tą stację całkowicie pomija. Tak wygląda stacja bezpośrednio od dołu, jakby to z Was było ciekawe faktycznie. Jest oczywiście trzecia szyna w tym miejscu cały czas zachowana, a panele fotowoltaiczne zastosowane na dachu pozwalają odzyskać energię z całego tego typu miejsca. Lecimy dalej i dalej linia metra przejeżdża na dół, więc musimy wejść bezpośrednio już do mapy komunikacyjnej, gdzie zobaczymy bezpośrednio
jak trzecia linia metra tutaj się ciągnie. Tak jak mówiłem, trzecia omija bezpośrednio tą stację kolejną, ale sobie zerknijmy mimo wszystko, jak to wygląda, bo co prawda ma swój osobny tunel do kolejnej stacji, która będzie główną, ale najpierw zerknijmy na tą stację, która tutaj jest bezpośrednio schowana pomiędzy budynkami. W tym miejscu jest mała, typowa stacja z jednym wejściem, jak widzimy. Nie ma wejść od drugiej strony ulicy, jest tylko i wyłącznie jedno wejście w tym miejscu i możemy zobaczyć, jak to wygląda. Bez schodów ruchomych, bez niczego, dwie ławki, dwa śmietniki, informacja, że to jest zejście na stację metra oraz dwie latarnie przy wejściu. Tak wygląda typowa stacja typu Subway, która się znajduje w City Skylines PlayStation 4. Przejdźmy sobie dalej i zobaczmy, jak dalej wygląda kolejna stacja, na której już obydwie te linie metra wyjeżdżają. Proszę bardzo, stacja główna, centralna, jeżeli chodzi o to miasto, znajduje się w ten sposób, w tym miejscu i jest w nowej dzielnicy mieszkaniowej, która w tym miejscu się znajduje. Natomiast co warto podkreślić, stacja obsługuje aktualnie 4 linie metra, lecz w przyszłości może obsłużyć właściwie nieskończoną ilość tych pociągów, ponieważ tutaj mamy dużo peronów. To jest naprawdę dużo peronów i to łącznie jest około, jak patrzę, liczę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peronów mamy tutaj, z czego tak, 3 perony są dwukrawędziowe, czyli one obsługują 6 torów. Następnie kolejno wszystkie pozostałe 4 perony są już z kolei jednokrawędziowe, też 2 perony są z dużym natłokiem pasażerów, którzy po prostu przemieszczają się pomiędzy innymi peronami. W tym miejscu możemy zobaczyć, że pociągi przyjeżdżają, odjeżdżają i nawet są dodatkowe 2 tory na linii w kierunku centrum, bezpośrednio przejeżdżające bez zatrzymywania na tej stacji. Jest jeden pociąg, który faktycznie pomija górne perony, przejeżdżając i zatrzymując się bezpośrednio na dole w celu lepszej organizacji. I to jest właśnie linia M3, która tutaj przejeżdża dołem. Widzimy właśnie pociągi, które wjechały na dole. Jedna z nich to jest właśnie linia M3. Jak widzimy, pasażerowie na spokojnie mają do dyspozycji schody ruchome z każdego z tych peronów. Na spokojnie co najmniej jeden ciąg schodów ruchomych jest tutaj zapewniony. A mało tego, jakby to wszystko było po prostu niewystarczające, to jeszcze są windy z każdego z peronów. Tak jeszcze obserwuję. O, proszę bardzo, linia M3 właśnie jedzie górą bez zatrzymywania. I nie wszystkie niestety perony mają na tej stacji windy. Dostęp do wind jest ograniczony na tych stacjach, na tych peronach, które są z boku. Zwróćcie uwagę, że tam są tylko i wyłącznie dwa ciągi schodów ruchomych i schody zwykłe. Windy niestety tam nie są dostosowane, zrealizowane, dzięki czemu te perony są niedostosowane i niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Lecimy dalej i zobaczmy, jak ciągnie się. Tutaj jest dokładnie te kółeczko, możecie zobaczyć. Właśnie jak linia M3 zawraca i dalej już linia M3 jest jako linia zwykła, niepospieszna, wjeżdża bezpośrednio do centrum miasta. A w centrum miasta jest mało miejsca, więc stacje są oczywiście zlokalizowane pod ziemią, ale tak, żeby było je widać i żeby cały czas mieszkańcy mogli skoczyć z góry na główkę, bo jeżeli będą mieli taką potrzebę. Oczywiście to nie jest tak zrealizowane, aby oni mogli to zrobić, ponieważ zwróćcie uwagę, że jeżeli sobie zejdziemy na poziom gruntu, to miejsca tutaj nie ma, tak? W tym miejscu niełatwo będzie przeskoczyć. Tutaj trzeba będzie taki zrobić trochę większy przeskok i dopiero będzie można zejść. Sam człowiek, jak widzicie, nie jest w stanie, nawet jeżeli pcham joystickiem, skoczyć. Trzeba się naprawdę tego postarać. Ale dzisiaj nie o tym. Nie o tym dzisiaj mówimy. Mówimy o stacji samej. To zetknijmy może, jak wygląda sama stacja od dołu. Stacja jest typowa na tym odcinku, czyli mamy dwa perony, czterokrawędziowe łącznie w tym miejscu, jak widzicie. I musimy przeskoczyć niestety na drugą stronę, bo gra nam nie pozwoli wejść na tą drugą stronę. Zejdźmy sobie na dół i proszę bardzo, tak wyglądają perony. Dwa perony, czterokrawędziowe, schody ruchome po dwa ciągi bezpośrednio na każdy peron oraz winda. I jak widzicie, na spokojnie można stać, czekać, nawet usiąść, jeżeli jest potrzeba. Są latarnie i jest nawet elementy małej zieleni, więc władze Warszawy na pewno chętnie by takie stacje metra zaakceptowały. Oczywiście można też skakać pomiędzy peronami, ale to nie jest preferowane, bo po środku jest trzecia szyna i kopnięcie prądem może spowodować nagły zgon. W tym miejscu też widzimy bezpośrednio pociągi, które odjeżdżają. Pociągi są różnego typu, w zależności od pojemności, nawet 500 osób może się zmieścić w jednym pociągu, co jest rekordową liczbą w skali tego miasta, ale jednak dużo osób korzysta z tych pociągów i potrzeba. Tu widzimy bezpośrednio linię M3 i właśnie zobaczmy, jak wygląda ostatnia stacja, bo już dolatujemy do końca tej linii.
Linia się dalej ciągnie, bezpośrednio tutaj widzimy, tu aż są trzy linie meta, one się rozjeżdżają w trzech różnych kierunkach i ta linia meta M3 kończy swoją trasę na typowej stacji dla City Skylines, czyli ta typowa stacja, dwie ławki, jeden świetnik i dwie latarnie z napisem Underground. I gdzie się znajduje? Obok bezpośrednio głównego centrum finansów. I tak wygląda cała trzecia linia meta. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich filmów na temat linii meta w City Skylines PlayStation 4 w mojej serii, gdzie buduje miasto Avizolandia, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, bo odcinki City Skylines wbrew pozorom nie pojawiają się w serii Zapraszamy do Meta, a w mniejsza z City Skylines PlayStation 4, która pojawia się nieregularnie na kanale, jednakże czasami jest. Więc jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale, gdzie zobaczycie, jak budowałem właśnie tą linię meta. Cześć!